4. No dobra. Wczoraj skończyliśmy na tym, że was wzięli Zabili. i zamknęli was w celi. Znaczy tak mi się z... Znaczy jeden to się nawet sam zamknął. No. Grzecznie. Dał się zamknąć. Bardzo grzecznie. A drugi nie wiedział, że się dał zamknąć dopiero dopóki się nie obudził. No, drugiego podstępem wzięli, prawda? I wcisnęli za kratki. Co jest grane? Nie wiadomo. A Więc ci jesteś... wiadomo. No ale dokładnie, tak, że kobieta, którą ci podesłano, właśnie, no, to też jest ciekawe. Ona dokładnie wiedziała, co robi i wpychając się ci do pokoju, podnosząc przed tobą, znaczy przeciwko tobie, broń, dokładnie wiedziała, że Ramirez ją rozstrzela. To znaczy, to było tak, że moja teoria polega na tym, że ona ma tak przeryty baniak, zryty przez Miała. chaos, no miała, że ona posłusznie wykonała rozkaz, a rozkaz polega na tym, żeby ją poświęcić z dwóch względów. A. Założyć pułapkę na Ramireza. Dwa. Pozbyć się słabego ogniwa, bo skoro już ją rozpracowali, no to już jest po prostu słabym ogniwem. Bardzo mądrze. Swoją drogą, bardzo mądrze No. myślone. Więc tak. Jesteście razem w końcu. Mija kolejny dzień, gdzie jesteście trzymani, wiesz, pod kluczem i traktują was straszliwie zdawkowo. Nikt do was, że tak powiem, nie przychodzi. Chociaż słyszał Lazarus, że w nocy oburzony kapitan tego wiesz, całego fortu dopytywał się, to znaczy o wiesz, o widzenie szczególnie z Lazarusem i tym jegomościem, który przeprowadził, bo wiesz, zapowiedziano proces, a on jest tutaj oficerem odpowiedzialnym za tą placówkę, w sensie wiesz, faktycznym takim administracyjnym także. Jest tymczasowym nadzorcą w mieście, więc jeżeli nie, wiesz, zabroniono mu w ogóle prawa do dowiedzenia się, co się stało, tak? Przedstawiono, jak się potem dowiedzieliście, przedstawiono wszystkim oficjalną wersję, że ten Lazarus, komisarz, Lazarus Quintus i jakiś właśnie jegomość, który do jednostki nie zależał, tak? Wybyli do stolicy. Wrócili z wysłanniczką Lorda Protektora, tak, planety. Po czym ten specjalnie wyszkolony zabójca zwabił ją do siebie i po prostu zamordował zimną krwią. Podczas gdy ona próbowała się bronić. Na szczęście pojawiła się, wiesz, oddział, który usłyszał krzyki, no i aresztował, spacyfikował w zasadzie tego przestępcę. Taka jest oficjalna ten forma. Chyba, że Uuu, to oczywiście kiepsko. wszystko Leży ich oskarżenie. No. posprzątano. Jest, wiesz, w zasadzie dowodów na waszą obronę nie ma. Jest jeden. No, będziecie chcieli Log przedstawić. transportu tego rzeczy dla ten. Dla naszego inkwizytora, to na pewno wszystko wpisują w książeczkę. Dla Kolity. Dla akolity i tam nie będzie jej. Tam jest, my figurujemy, ale ona nie figuruje. Ale ona nie leciała z wami. Ale mówisz, że przyleciała z Dami. No, w tym samym czasie, tak? Mów, że Ale w tym samym inną, czasie, a ale... nie.
No kurwa, no przecież jak przylatuje na jednym lotnisku w tym samym czasie samolot z Brukseli i z Moskwy, no to z wami w tym samym czasie po prostu przyleciała. No, gdyby przyleciała w tej samym transporterze, to byście wiedzieli. Ja zresztą wczoraj mówiłem, że kiedy wysiadaliście, to widzieliście, że No obok wiem, no ja pamiętam, że ją widzieliśmy. Znaczy ta Walkiria rządowa, tak? Transporter. No tak. No, no to mówię, no. No wiesz, preparuję dowody, nie ma co się burzyć. No. Powiem ci tak. Ja mam propozycję. Zażądajmy procesu herezja. Czego? Procesu herezja. A kto ten będzie nas słuchał? Reszta musimy słuchać. A zresztą Ruperta przecież możemy wezwać na świadka i tak dalej, nie? No. Zresztą nawet gdyby okazało się prawdą, że zabiłeś zimną krwią, to zawsze pozostaje linia obrony taka, że zostałeś zaprogramowana w świątyni na to, żeby ją zabić. I sam o tym nic nie wiedziałeś, prawda? Znaczy powiem ci tak, ona do mnie strzeliła, więc ja mam ślad na gębie, ślad na Ale gębie. przecież ktoś ich to uwierzy, mogła wyrwać twój pistolet z kabury i Zawodowemu zabójcy. no pomyśl trochę, przecież oni chcą nas oskarżyć i wsadzić. Oczywiście, tylko że posłuchaj, oni mają jeden wielki problem. Dlaczego? Bo mają tutaj inkwizycję na łbie. Znaczy, powiem ci tak, oni szczerze mówiąc, pewnie ci kulciści chaosu sami nie wierzą, że to się uda. Sami nie wierzą, że się uda, ale próbują. A że przy okazji... Myślę, że wiesz co, że akurat w tej chwili będą mieli świadków na to, że ty pierwszy do niej wypaliłeś, a ona się tylko broniła. Nie będą mieli żadnych świadków. Jak myślisz, tych sześciu gwardzistów nie zazna... Ale ja poproszę w takim razie o serum prawdy. Ja mogę się poddać testowi na kłamstwo. Widzisz, kwestia jest w tym, czy ci ktoś to zaakceptuje, bo kto... Właśnie, to może opowiem już na sali rozpraw, jak będziecie, tak? W No, ogóle... a dowiedzieliśmy się chociaż, kto jest w ławie sędziowskiej? No tak, zdecydowano... Generalnie to jest, wiesz, procesy takie, to przed głównodowodzącym, tak? Danej placówki. To jest trochę, że tak przypomnę, jak za czasów napoleońskich. Po prostu oficer siada, tak? Za czasów napoleońskich to jeszcze było inaczej. Bo nie sam głównodowodzący, ale jakiś tam, wiesz, dowódca na przykład regimentu siada. Przed ławą jest, znaczy jest dwóch głównych jego pomocników. Siada przed ławą ten oskarżony. Czytane jest mu oskarżenie, tak? On się tłumaczy. I wiesz, i no dobra, no to uderzyłeś swojego przełożonego, jesteś skazywany na śmierć, tak? No, natomiast tutaj jest troszeczkę inaczej. Bo kiedy wprowadzano was na salę, zaimprowizowaną, tak, w takiej sali zborowej, typowo, wiesz, pod odprawy, to wy byliście obserwowani przez cały sztab, tak, oficerów różnych. Głównie dlatego, żeby był to proces polityczny na zasadzie, żeby wszyscy widzieli, co tu się stało, żeby wszyscy widzieli, że doszliśmy razem wspólnie do łącznego tego, jak to jest? Zysku? Tak, do jakiegoś konsensusu i do wyroku. I wyrok został przeprowadzony i my mamy czyste ręce, tak? A czysto, czysto wojskowy ten i czyste ręce mamy. I to wszystko. I na takiej zasadzie to się odbywa.
Natomiast na plus dla was jest taki, że wiadomo, żeby to nie było stronniczo, że to tylko ten pułkownik... Ja za chwilkę wrócę, ale mów, ja cały czas słucham. Żeby to nie było, że to tylko ten pułkownik tutaj za wszystko odpowiada, to zaproszono oficerów, którzy tutaj byli przed tym pułkownikiem, między innymi tego starego kapitana, który aż wierzyć nie chce w to, co się dzieje. No i jeszcze, wiesz, jeszcze tutaj jakiś poruczników, jakiś majorów i tym podobnych, tak? No. Jesteście usadzeni na ławie, znaczy przy ławie, tak? Przed wami na podwyższeniu pułkownik siedzi, on w ogóle na was niezbyt zwraca uwagę. Jeszcze jakiś dwóch oficerów go otacza, z czego jeden to jest właśnie ten kapitan tutaj tego fortu, ten stary kapitan, też jest ławnikiem. Z jednej strony, wiesz, no jest odpowiednia ława dla tych, którzy będą przesłuchiwać, prawda, dla oskarżyciela, a wy się bronicie sami, to nie jest... To jest, wiesz, w 40 to jest tak, jak się nie potrafisz wybronić, to tym bardziej nie zasługujesz na prokuratora. Aha. Ty, Artur. No. I co, jedziemy jako inkwizytor, wysłannicy inkwizytora w dom obronę? Słuchajcie, no myślę, że już teraz z grubej rury trzeba wypalić, żeby oni się zaczęli zastanawiać w... Wiesz, żeby oni się bali... Jaki gówno wdepnęli? Jaki przekręt wielkości, jakiej wielkości przekręt próbują wkręcić? Może któryś z nich się przestraszy tego, zwłaszcza pułkownik. Nie, pułkownik słuchajcie. Jest młody, ambitny. Ale on się przestraszył wtedy. Jak wyciągnęliśmy, powiedziałem mu, że kolej spierdalaj, bo ty... To nie był on, tylko to był ktoś inny, to był jakiś niższy stopień, ale... Pułkownik wtedy. Nie, wtedy to nie był pułkownik, wtedy to był po prostu gwardzista. Tamten nie, to... przyszedł pułkownik, pamiętam ostatnio... Nie, to nie był pułkownik, to był zwykły oficer, który dowodził oddziałem piechoty. Jakiś porucznik. Tak. Aha. Maksymalnie kapitan. Aha. No nieważne, jedziemy na tym, jedziemy na otwarciu, wiesz, na otwartym. Poczekaj. Myślę, że inkwizycja nam tego nie będzie miała za złe, bo obroniliśmy swojego życia. Więc możemy pojechać po pełnej bandzie. Po pełnej bandzie, żebyś wiedział. Dobra, więc tak, sprawa wygląda następująco. Okazuje się, że wcale nie przespaliście tutaj dnia, tylko trzy. Kiedy was się, wiesz, spytano, postawiono wiesz, na tej ławy, zauważacie, że kalendarz jest przesunięty o 3 dni. Tak? Zaś przeczesywaliście swoje kieszenie, no, nie znaleźliście dokumentów poza tymi zwykłymi gwardyjskimi. No, wy kurde.